Kochani, mamy mało czasu dzisiaj, dlatego że tak jak zawsze spotkanie rodziny Kościoła planujemy zakończyć o 9:30, po to, żeby tę salę troszkę zmienić układ, krzesła, stoły i tak dalej, ponieważ spotkanie rodziny Kościoła zaczyna się jak zawsze obiadem wspólnym. Stół to jest bardzo ważny przedmiot w domu, dziękuję. Stół to jest... Ja byłem w klasztorze i powiem wam, że w klasztorze mówiło się zawsze tak, że stół jest najważniejszą częścią w klasztorze, najważniejszym sprzętem, przedmiotem w klasztorze. Ciekawe. I to ja na początku już zrozumiałem, że wspólne jedzenie, wiecie, nie chodzi o obiadanie, ale wspólne jedzenie, wspólny czas spędzany przy stole jest niezwykle potrzebny dla relacji. Dlatego zaczynamy spotkanie rodziny Kościoła od wspólnego jedzenia. I z tego powodu tak, to jeszcze będziemy o tym mówili, sala będzie musiała być troszkę zmieniona, ale zanim to będzie, to chciałbym króciutko podzielić się pewnym słowem. Słowo dotyczy rodziny Kościoła. Dzisiaj jest spotkanie rodziny Kościoła, takie spotkanie organizujemy dwa razy w roku i to jest święto Kościoła. My razem świętujemy to, że jesteśmy rodziną. I dzisiaj wypada wręcz, żebyśmy troszkę rozmawiali na temat rodziny, na temat Kościoła. I w związku z tym, wiecie, jest kilka rzeczy, które nas konstytuują, bym tak powiedział. Wiecie, państwo ma konstytucję, konstytucja je określa i my jako Kościół też mamy coś, co moglibyśmy nazwać swego rodzaju konstytucją. To jest coś, co nas konstytuuje, co nas określa. Wiecie, to nie jest jakiś zestaw, spis praw, które mamy spisane, ale to jest coś, co jest w naszych sercach. To są rzeczy, w które wierzymy jako Kościół. My idziemy za tymi prawdami i one nas konstytuują, one nas określają, one wyznaczają naszą wizję. One pokazują, w jaką stronę mamy zmierzać, w jaką stronę mamy iść. I każdy z nas, jak tutaj siedzi, ponieważ jeżeli tutaj jesteście, oczywiście na spotkaniu rodziny Kościoła być może części z was nie będzie, ale ci wszyscy, którzy będą na tej drugiej części, którzy utożsamiają się z tym Kościołem albo chcą się utożsamić, chcą nas poznać, oni muszą wiedzieć, wy wszyscy musicie wiedzieć, co nas konstytuuje, co nas określa, w jakie prawdy wierzymy, jakie prawdy są dla nas święte jako Kościoła. Oczywiście rozumiecie, jeżeli bym zapytał was, w co wierzycie, można mówić o wielu różnych rzeczach, ale dzisiaj rozmawiamy o Kościele, o tych prawdach, które dotyczą nas jako Kościoła. Coś, co jest dla nas niezwykle istotne. I ja chciałbym dzisiaj bardzo króciutko powiedzieć o kilku rzeczach, które naprawdę mają dla nas ogromne znaczenie jako Kościoła. To są rzeczy, na których jest zbudowana nasza wizja. Wizja, czyli kierunek, cel, w jakim zdążamy, on jest zbudowany wokół tych rzeczy, które są dla nas świętościami, jeśli chodzi o Kościół. Ja chciałbym dzisiaj o tym powiedzieć. Jeżeli jeszcze dzisiaj nie jesteś pewien, czy to jest twoje miejsce, jeżeli zastanawiasz się, czy ta rodzina, ta społeczność, ta wspólnota to jest twoje miejsce, to chcę, żebyś dziś przysłuchał się tym rzeczom, które nas określają i jeżeli będziesz mógł powiedzieć na to amen, tak, ja chcę, ja to czuję, ja idę za tym, to wtedy możesz się poczuć jak członek, część tej rodziny, członek rodziny Kościoła. Więc ja chcę dzisiaj mówić, proszę o pierwszy slajd, o jest już pierwszy slajd. Kościół, chcę mówić o Kościele Nowego Przymierza. Jedna z rzeczy, która naprawdę nas określa bardzo jasno, to jest właśnie to, co tutaj jest, co jest tym slajdem tytułowym. Jesteśmy Kościołem Nowego Przymierza. I oczywiście, wiecie, ja dużo by można by mówić na ten temat, ale pamiętam, jak tutaj właśnie na tym miejscu, nie tak dawno, Fabian wypowiedział właśnie tę prawdę o naszym Kościele. To osoba z zewnątrz powiedziała o nas te słowa. Jesteście Kościołem Nowego Przymierza. I to jest prawda o nas. Ja chciałbym mówić o tym, co konstytuuje Kościół Nowego Przymierza.
Okej, widzę, że już mamy kolejny slajd. Więc jedna z istotnych rzeczy dla nas, to w co wierzymy, o czym już kiedyś rozmawialiśmy na poprzednich spotkaniach Rodziny Kościoła. Myślę, że część z was mogła to już usłyszeć. To jest prawda, którą Paweł Apostoł wyraził w liście do Efezjan. Widzicie to na slajdzie. List do Efezjan 2:20. Jesteśmy Kościołem, który jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Wierzymy w to, co napisał tutaj apostoł Paweł, że Kościół musi być zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Kościół nie jest zbudowany na fundamencie pasterzy. Kościół nie jest zbudowany na fundamencie pastora. Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. To jest biblijny model Kościoła. I niestety, prawda, w wielu zborach ewangelicznie wierzących chrześcijan wygląda tak, że część wspólnot próbuje budować Kościół na fundamencie pastorów, czyli pasterzy. A to jest nieprawda, dlatego że biblijny model jest wyrażony w tym słowie z listu do Efezjan, że Kościół zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków, a nie pastorów. I to jest pewna zmiana, ja myślę, wiecie, że to jest zmiana na skalę rewolucji w Kościele. Zmiana tej mentalności, tego sposobu myślenia, że my powinniśmy opierać Kościół na fundamencie pastorów. To jest nieprawda. Kościół zawsze był budowany na fundamencie apostołów i proroków. I kiedy popatrzycie na dzieje apostolskie, na Biblię, na pierwszy Kościół, to zawsze tak było. Tam zawsze na czele Kościoła stoją apostołowie i prorocy, a nie pastorzy. To jest rewolucja i ja wiem, że dziś obraz Kościoła, jaki oglądamy, taki nie jest, tego nie popiera. Ale Słowo Boże w tym temacie jest bardzo wyraźne. Mamy być zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Nigdzie w Nowym Testamencie Kościół nie był budowany na pasterzach. Pasterze mają swoją rolę, za chwilkę o tym powiem, ale Kościół zawsze był budowany na fundamencie apostołów i proroków. Jak to wygląda w praktyce? Oczywiście my możemy mówić o wielu różnych rzeczach, różne przykłady. Ale ja dam jeden przykład. Jako Kościół musimy wsłuchiwać się w proroczy głos. Musimy wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i za Nim iść. Naszym celem nie jest, naszym nadrzędnym celem nie jest opieka pasterska. Ona musi temu towarzyszyć, ale głównym celem nas, głównym celem liderów, liderzy muszą wsłuchiwać się w proroczy głos Ducha Świętego, to, co Duch Święty chce, o czym chce mówić do nas. Widzicie, jest różny czas, są różne wspólnoty i mają różne momenty w swojej historii. I niekiedy może być taki moment, kiedy nasze wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego będzie nas prowadziło w coś, czego wcześniej nie robiliśmy. Dla przykładu, to jest tylko przykład, tak jak powiedziałem, mogą być różne rzeczy. Dla przykładu, Duch Święty może nas dziś przekonywać, żeby zatroszczyć się o służbę uwielbienia. Przykład. To może być służba wśród młodzieży, ewangelizacja na ulicy, cokolwiek. Dla przykładu, jeżeli Duch Święty nas dzisiaj będzie przekonywał, że mamy kłaść nacisk w Kościele na służbę uwielbienia, na uwielbienie, to wtedy, idąc za tym proroczym głosem, który odbieramy od Ducha Świętego, apostolska praca polega na tym, żeby zrobić wszystko, żeby Kościół zaangażować w uwielbienie. Więc zrobimy konferencję uwielbienia, więc będziemy robili wieczory uwielbienia. Jeżeli Duch Święty będzie nas przekonywał, żeby zatroszczyć się o ewangelizację, o wyjście na zewnątrz, to wtedy będziemy robili wszystko. Będziemy modlili się o grupę ewangelizacyjną.
Będziemy ich wspierali na ulicy. Będziemy robili ewangelizacje, jakiekolwiek, rozmaite, tak jak to miało miejsce w historii tego Kościoła. Będziemy robili te rzeczy, idąc za głosem proroczym. Więc praca apostolska, pamiętajcie, że już kiedyś to wspominałem, apostołowie czynią dzieła, natomiast prorocy pozostawiają po sobie słowa. Prorok przynosi słowo objawienia i apostolska praca polega na tym, żeby idąc za tym głosem objawienia, robić to, do czego zachęca nas Duch Święty. Dlaczego dzisiaj mamy takie wydarzenie jak follow-up, jak encounter, jak ewangelizacje, jak rozmaite obozy, które teraz też miały miejsce w tym roku. Robimy różne wydarzenia w ciągu całego roku, dlatego że idziemy za proroczym głosem do miejsca, do którego prowadzi nas Duch Święty. My to rozpoznajemy, badamy to, czy to naprawdę jest Duch Boży, który mówi do nas, a później robimy te rzeczy, do których nas Duch Święty zachęca. Rozumiecie współpracę apostoła i proroka? Prorok odbiera to, co Duch Święty mówi, a apostoł na tej bazie czyni pewne rzeczy, do których nas Bóg prowadzi. Dlatego właśnie Kościół musi być zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Jaka jest w tym wszystkim rola pasterzy, pastorów? Jak już o tym mówiliśmy wcześniej, dużą zmianą dla nas było zrozumienie, że pastorzy, czyli pasterze, ci, którzy troszczą się o owce, oni muszą być liderami grup domowych w tym kościele. I tak się stało. I to, co robimy, to staramy się, aby każda grupa domowa w tym zborze miała jako opiekuna pasterza, osobę, która troszczy się o owce. Pasterze nie powinni być zaangażowani w budowę kościoła, powinni być zaangażowani w opiekę nad owcami. To jest zmiana. Jeżeli pasterz zostanie zaangażowany w opiekę nad całym kościołem, nad różnymi wydarzeniami, nad budynkami, organizacją wydarzeń, to straci to, do czego został powołany, a został powołany do opieki nad owcami. Pasterze potrzebują mieć czas, dlatego że opieka nad owcami polega na tym, żeby zapytać, co u ciebie słychać, jak twoja rodzina, jak w twojej pracy, słyszałem, że było źle, czy możemy się pomodlić o to. Pasterze troszczą się o zwykłe ludzkie potrzeby, dlatego pastorzy potrzebują kontaktu face to face, osobistego kontaktu z każdą osobą w swojej grupie. Dlatego właśnie pasterz ma pod sobą grupę osób w swojej grupie domowej. Nie może być ich zbyt dużo, bo wtedy ten kontakt jest słaby. Ale pasterze potrzebują spotkać się osobiście z każdym i zapytać o zwykłe rzeczy. Pasterz powinien pojechać od czasu do czasu do twojego domu, zobaczyć jak się masz, czy masz co włożyć do garka, bo oni się troszczą o owce. Tutaj w niedzielę, na tym spotkaniu, nie ma możliwości, aby odbywała się tutaj praca duszpasterska. Nie ma takiej możliwości fizycznej, dlatego że ja nie mogę zapytać poszczególnie każdej osoby tutaj na tym miejscu, co u ciebie słychać. Rozumiecie, my przeżywamy rozmaite rzeczy. Każdy z was jest w różnym momencie swojej historii. I ta praca duszpasterska nie może się dokonać z tego powodu na takim spotkaniu jak to. Ona musi się odbywać w grupach domowych. Dlatego duszpasterstwo dokonuje się w grupie domowej, a każdy z nas potrzebuje opieki pasterskiej. Dlatego właśnie, ja już to teraz robię, później będziemy to robili na spotkaniu rodziny Kościoła. Chcę zachęcić osoby, które jeszcze nie są zaangażowane w grupę domową. Usilnie, bardzo mocno potrzebujesz być częścią grupy domowej. Jeżeli nie jesteś częścią grupy domowej jeszcze, to nie doświadczysz tutaj opieki duszpasterskiej. Wiecie, gdzie się dokonuje opieka duszpasterska na tym spotkaniu? Tylko po zakończeniu tego spotkania, kiedy gdzieś w kuluarach, tam przy kawie, możesz spotkać się z kimś i on cię zapyta, co u ciebie słychać?
Dlatego, że tutaj siedzisz w swojej ławeczce, później wyjdziesz z tej ławeczki, pójdziesz do domu i nikt nic o tobie nie wie. Dlatego właśnie pasterz zapyta cię o twoje życie w grupie domowej. A wszyscy, bo potrzebujemy takiej opieki pasterskiej, my wszyscy tego potrzebujemy. Dlatego jeżeli jeszcze nie jesteś w grupie domowej, koniecznie zaangażuj się w grupę domową. Koniecznie. Dlatego, że każdy z nas przeżywa różne momenty w historii. Jeżeli dzisiaj masz się dobrze i wydaje ci się, jest okej. Okay. Ja dzisiaj nie potrzebuję, żeby ktoś do mnie podchodził. Ale będziesz miał trudne momenty. I wtedy pasterz jest ci dany po to, żeby zatroszczyć się o twoje samopoczucie, o twój stan, twojego ducha. On jest po to, żeby cię podnieść, żeby cię pokrzepić, powiedzieć, módlmy się razem. Ja wiem, co się dzieje w twoim życiu. Znam cię, bo jesteśmy razem na grupie domowej. Tam się nie ukryją, nie ukryjesz się. Tutaj na tym spotkaniu, wiecie, możemy się ukryć, ale w grupie domowej jesteśmy, musimy być dla siebie przeźroczyści i pasterzy się o to troszczą. Dlatego pasterze nie budują kościoła, pasterze troszczą się o owce. Pastorami w tym zborze są liderzy grup domowych. Na czele kościoła stoi służba apostolska i prorocza, a nie pasterska. Pasterska towarzyszy temu, ale nie kieruje kościołem. To apostoł i prorok odbiera wizję dla kościoła i on przekazuje tę wizję stąd, na spotkaniach niedzielnych. Jako liderzy kościoła jesteśmy zobligowani przez Ducha Świętego, żeby odbierać kierunek dla kościoła. My musimy wsłuchiwać się w Jego głos i pytać, Panie, czy to jest to, co Ty chcesz? Czy tam mamy iść? Czy w tę stronę? A może potrzebujemy zmiany? Może potrzebujemy zmienić kierunek? To, co się dokonuje tutaj, na tym miejscu, to jest zatykanie sztandaru. Widzicie, sztandar to jest takie słowo, które jest dzisiaj niepopularne. Kiedyś sztandar był częścią każdej armii. Zawsze był, wiecie, jak w takich batalistycznych filmach możecie dostrzec, że zawsze był jakiś żołnierz, który zamiast broni dźwigał sztandar i z tym sztandarem prowadził za sobą pozostałych żołnierzy. Dzisiaj tego nie ma. Ale powiem wam, jest coś mądrego w tym. To jest coś biblijnego. Bóg zatyka sztandar. I mogę wam powiedzieć pewną rzecz. Ja kiedyś dostałem takie słowo, prorocze słowo. Takie prorocze słowo od pewnego człowieka, który powiedział, widzę, jak masz sztandar w swojej ręce. I ten sztandar to nie jest podarta szmata na byle jakim patyku. Sztandar to nie jest szmata na patyku. Sztandar to jest proroczy głos dla tego kościoła. I tylko niektórzy liderzy będą mieli wiarę, odwagę i powołanie do tego, żeby wziąć sztandar w swoją rękę i zatknąć ją nad tym kościołem. Dlatego, że Bóg czasami zmienia i pokazuje nam inne rzeczy. Być może będziesz osobą, która zatknie sztandar i powie, ja tam pójdę, a za mną pójdą inni. Musisz wiedzieć, słyszeć od Ducha Świętego, co Pan Bóg chce zrobić przez ciebie i zatknąć mocno sztandar, żeby inni go zobaczyli i zgromadzili się wokół tego sztandaru. Nie wszyscy są do tego zdolni. I Biblia mówi na temat sztandaru. Kiedy Izrael walczył o ziemię obiecaną, kiedy byli jeszcze na pustyni, pewnego dnia walczyli z Amalekitami. Jeszcze był wtedy z nimi Mojżesz. I kiedy wygrali walkę z Amalekitami. Wiecie, Amalekici to jest symbol szatana. Nie chcę wam wchodzić w szczegóły. Bardzo ciekawy lud, który jest symbolem takich diabelskich sił sprzeciwiających się Bożemu ludowi. I kiedy wygrali walkę, to Bóg powiedział coś do Mojżesza. Powiedział, żeby wbił coś w głowę Jozuego. Jest to napisane w drugiej księdze Mojżeszowej. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 17, wersety od 14 do 16. Posłuchajcie.
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego. Zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego. Wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzy pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go: Pan sztandarem moim. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się na temat sztandaru, ale to ma ogromne znaczenie. Jeżeli nie, w tym kościele nie będziecie widzieli sztandarów, to nie będziecie widzieli wizji, to nie będziecie wiedzieli, dokąd iść. Będziemy zgrają, zbieraniną jakichś wojowników, którzy nie wiedzą, co mają robić w swoim chrześcijaństwie. I Mojżesz nazwał Boga: to jest Pan, Bóg jest moim sztandarem. I popatrzcie, co dalej mówi. I rzekł: przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Przyłóż rękę do sztandaru Pana. Jako liderzy Kościoła jesteśmy zobowiązani przed Bogiem, żeby zatknąć sztandar w tym Kościele i powiedzieć do każdej osoby, która tutaj jest: przyłóż swoją rękę do tego sztandaru. I czasami będzie to sztandar uwielbienia, czasami będzie to sztandar ewangelizacji, czasami na tym sztandarze będzie napisane follow-up, jak konferencja, cokolwiek, jakiekolwiek dzieła my tutaj robimy, jakikolwiek nacisk kładzie Bóg na nasze serca. I wtedy wam powiemy: przyłóż rękę do sztandaru Pana. Przyłóż rękę. Mojżesz mówi, Bóg mówi do Mojżesza: wbij to w głowę Jozuego. Naszym zadaniem jako zespołu przywódczego jest pokazać wizję, to znaczy pokazać sztandar, jaki Bóg zatyka nad tym kościołem, i zgromadzić wokół tego sztandaru ludzi. Jeżeli my za tym pójdziemy, pójdą za tym inni. Dlatego spotkanie rodziny Kościoła jest pokazywaniem sztandarów, jakie są tutaj zatknięte, jakie Bóg umieszcza tu w tym Kościele. I powiedzenie do was: przyłóż swoją rękę. Zapraszamy, przyłóż swoją rękę. Wierzymy, ufamy w to, że jeżeli jesteś częścią tej rodziny, to znaczy zgodziłeś się w swoim sercu, żeby przyłożyć swoją rękę. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że czasami będziemy potrzebowali twoich rąk, bo trzeba rozłożyć krzesła, sprzęt. Będziemy o tym mówili jeszcze na SRK. Czasami trzeba będzie twoich pieniędzy. Czasami będzie trzeba twojego czasu, twoich zdolności. Może będziemy potrzebowali, żebyś zrobił bigos na jakiś piknik kościelny. Może będziesz potrzebował się zaangażować w służbę uwielbienia, w służbę medialną, w służbę dla dzieci. Będziemy o tym mówili dzisiaj. Jeżeli tylko czujesz się częścią tej rodziny, to wierzę, że przyłożyłeś już w swoim sercu rękę do tego sztandaru. Do sztandaru, to jest Kościół Nowego Przymierza. I mówisz w swoim sercu: ja chcę, ja pójdę, ja będę brał w tym udział. Ja poświęcę mój czas, moje pieniądze, moje siły. To jest przyłożenie ręki do sztandaru Pana. Pamiętajcie, zwróćcie uwagę, to jest biblijna rzecz. Przyłóż rękę do sztandaru Pana. I to, co robimy w niedzielę, to my wyznaczamy kierunek, pokazujemy kierunek. Tutaj nie ma pracy duszpasterskiej. Jeżeli potrzebuje, wiecie, ja nieraz słyszałem takie historie, przychodzi człowiek z zewnątrz, który nigdy nie był w kościele, i on pyta: gdzie jest pastor? Gdzie jest pastor? Są ludzie, którzy szukają pomocy pasterskiej. Jeżeli ktoś przyjdzie do was i powie: gdzie jest pastor tego kościoła? To odsyłajcie ich do liderów grup domowych. Tam jest opieka duszpasterska. Rajni jest pasterzem też, ale on przede wszystkim ma obdarowanie apostolskie, a nie pasterskie. Nie nazywajcie go pastorem. Pastorami nazywajcie liderów grup domowych, jeżeli już bardzo chcecie. A tak naprawdę wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. My nie jesteśmy po to, żeby się tytułować liderze, pastorze, apostole. Jesteśmy braćmi. Ale jeżeli już mowa w ogóle o pastorach, to są nimi liderzy waszych grup domowych. Tam znajdziecie opiekę pasterską. Jeżeli macie znajomych, którzy potrzebują opieki pasterskiej, prowadźcie ich do grup domowych, a nie do rajniego. Rozumiecie to? To jest zmiana, to jest rewolucja. Moim zdaniem to jest rewolucja.
kiedy Kościół jest budowany na fundamencie apostołów i proroków, a nie na pasterzu. A później przychodzą do głównego lidera i wszyscy chcą opiekę pasterską. To jest pomyłka. On nie będzie się troszczył jak pasterz o was. Macie liderów w grupach domowych, oni się będą o was troszczyli. Rajni i inni liderzy w tym kościele będą wyznaczali kierunek. I z tego miejsca usłyszycie kierunek. To jest po to, że jeżeli w ciągu tygodnia jesteś zmęczony, bo wiecie, szatan troszczy się o to, żeby nas zniechęcić przez cały tydzień. I kiedy przychodzisz w niedzielę z opuszczoną tarczą i z opuszczonym mieczem, to masz na nowo zobaczyć wizję i podnieść, powiedzieć, ja tam pójdę, podnoszę znowu moją tarczę, znowu podnoszę swój miecz. Po to jest niedzielne spotkanie. Nie do opieki pasterskiej, tylko po to, żeby pójść za wizją, żeby ją zobaczyć i za nią pójść. Kolejna rzecz, w którą wierzymy, na czym bazujemy, to jest to, o czym napisał Piotr, apostoł w pierwszym liście 2:9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Ale wy jesteście królewskim kapłaństwem. Wierzymy w to bardzo mocno, że w tym kościele nie ma podziału na duchownych i świeckich, ale wszyscy jesteśmy kapłanami Boga. Jeżeli jesteś narodzony na nowo, to jesteś kapłanem Boga. Podział na duchownych i świeckich jest diaboliczny. Z piekła rodem. Zaraz o tym przeczytam jeszcze. Nie istnieje w kościele podział na duchownych i świeckich. Taki podział istnieje, rzeczywiście jest. Wiecie, jak wygląda podział na duchownych i świeckich? Wszyscy narodzeni na nowo w kościele są duchowni. Świeccy są tam, na zewnątrz. Ci, którzy nie znają Jezusa Chrystusa i nie narodzili się na nowo, są świeccy. Ale kiedy tylko narodzą się na nowo, stają się kapłanami Boga i są duchownymi. Nie istnieje w kościele podział na duchowieństwo i świeckich. Nie ma podziału na część dla świeckich i prezbiterium. To nie istnieje. Tego nie ma. Kiedy w kościele pierwszym byli tylko bracia, wszyscy duchowni, narodzeni na nowo, to pojawili się już wtedy ludzie, którzy zaczęli ten podział robić w kościele. I wtedy już Kościół się podzielił na duchownych i świeckich. Z czasem dopiero duchowni zaczęli się ubierać inaczej. Wiecie, jak ja widzę dzisiaj niektórych liderów kościołów ewangelicznych w koloratkach, to jestem strasznie zły. I nie rozumiem zupełnie tego, jak można być biblijnie wierzącym chrześcijaninem i zakładać koloratkę. Ja wiem, że to są kochani moi bracia, wielu z nich to są narodzeni na nowo ludzie, ale ja bym z chęcią ściągnął im z szyi tę koloratkę. Ja byłem zakonnikiem i nosiłem duchowny strój, habit, ale kiedy zdjąłem ten habit, to zrozumiałem, że ja nie mogę czynić podziału na duchownych i świeckich w kościele. Nie możemy tego czynić. Dlatego, że kiedy Jezus Chrystus zmarł na drzewie krzyża, to zasłona w świątyni rozdarła się. I kiedy zasłona się rozdarła, to Bóg otworzył drogę dla zwykłych, świeckich, takich jak my. Otworzył drogę do miejsca świętego. W Izraelu był podział na kapłaństwo i na świeckich. Ale kiedy Jezus otworzył drogę, rozdzierając zasłonę w świątyni, otworzył drogę dla świeckich i zaprosił nas, abyśmy stali się duchownymi, kapłanami. I mamy to. Więc nie czyń na nowo podziału, bo jeżeli robisz podział, jeśli zakładasz koloratkę, mówiąc o sobie, to ja jestem duchowny, a wy jesteście świeccy, to w tym momencie robisz tak, jakbyś zszywał na nowo zasłonę, która się rozdarła. Bóg ją rozerwał i już nie ma podziału na duchowieństwo i świeckich w kościele. Wszyscy jesteście kapłanami Boga. Wszyscy jesteście powołani do tego, żeby wziąć ten mikrofon któregoś dnia i powiedzieć, Pan mi powiedział, Pan dał mi sen, Pan dał mi wizję. My wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego. Jeżeli ktokolwiek z was ma sen, ma wizję, otrzymał słowo od Boga, możecie tutaj przyjść i powiedzieć, mam coś dla kościoła. My ocenimy, czy to jest naprawdę słowo na ten czas.
ale wszyscy macie prawo do tego, żeby tutaj przyjść. Tylko dla porządku najczęściej tak się nie dzieje. Dlatego właśnie grupy domowe są miejscem, w którym możecie dzielić się tym, co wam Bóg daje. Tylko z powodów porządku. Ale nie dlatego, że ktoś tutaj ma prawo, a ktoś nie ma. Wszyscy jesteście duchownymi, my tak was traktujemy. Jesteśmy braćmi, nie ma nikogo wyższego tutaj. Wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie. I kiedy w kościele pierwszym pojawił się ten podział, już jest późno, o ludzie. Kiedy w kościele pierwszym pojawił się ten podział, to powiedział o tym Jezus w Apokalipsie. Zwróćcie uwagę, kolejny slajd. List do kościoła w Efezie i list do kościoła w Pergamie. Dwa listy do kościołów w Apokalipsie wspominają o Nikolaitach. Zwróćcie uwagę, Bóg mówi tutaj, ja nienawidzę uczynków Nikolaitów, czy też nauki, jak mówi później do Pergamu. Ja nienawidzę Nikolaitów. Wiecie, co znaczy Nikolaici? Kim byli Nikolaici? Nikolaici nie istnieli. Takie grupy historii nie odnotowuje. Mówi się o różnych, o Saduceuszach, Faryzeuszach, Eseńczykach, grupie Skumran, ale Nikolaitów nie było. To jest prorocza księga, objawienie Jana. I to jest prorocza grupa. Nikolaos. Nikolaici to są dwa słowa. Nikolaos, zwycięzca, ten, który jest ponad. Niko. Laos to świecki, laik. Istniała grupa w kościele, w Efezie i w Pergamie, którzy zaczęli szerzyć naukę o tym, że są laicy i jest ktoś, kto jest ponad laikami. I Bóg mówi, ja nienawidzę tego. Ja nienawidzę podziału na laików i na duchownych. Takiego podziału nie ma. Chciałbym powiedzieć więcej, ale chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Zwróćcie uwagę. Ostatni slajd. Wybaczcie, śpieszę się, ale... Znany fragment z listu do Efezjan, Efezjan 4,16, z którego, czyli z Chrystusa, całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem każdego działania, każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Podkreśliłem kilka rzeczy. Kościół to jest ciało spojone i związane. Kościół to relacje. I powstało pewne wrażenie. Chciałbym się rozprawić z tym wrażeniem. Wydaje mi się, że dzisiaj, w dobie, kiedy mamy internet i kiedy możecie nas oglądać przez internet, to powstaje pewnego rodzaju wrażenie, że mi wystarczy spotkanie online. Że kiedy jestem tam z drugiej strony ekranu, to uczestniczę w spotkaniu Kościoła. Nieprawda. Ja chcę się z tym rozprawić. Widzicie, spotkanie Kościoła to jest spotkanie tutaj, kiedy fizycznie możesz spotkać się z bratem, z nim porozmawiać, napić się kawy. Ponieważ, tak jak mówi tutaj Paweł do Efezjan, ciało jest spojone i związane. Jeżeli uczestniczysz w spotkaniu online, tylko przez internet, to możesz cieszyć się tym, co my tutaj robimy. Możesz budować się, słuchając słowa. Możesz nawet śpiewać pieśni, ale chcę ci powiedzieć wyraźnie, nie uczestniczysz w spotkaniu Kościoła. Nie myślcie, że uczestniczenie w spotkaniu online jest uczestniczeniem w spotkaniu Kościoła. Nie, niestety. Dlatego, że ciało jest spojone, jest związane. To są połączenia między ludźmi. Nie masz połączenia, nawet jeżeli śpiewasz z nami online, nawet jeżeli słuchasz kazania, to nie masz połączenia. Kościół, prawdziwym wyrazem Kościoła jest więź braci, grupa domowa. Dlatego zachęcam was do grup domowych. Tam Kościół buduje się razem. Tam nie tylko słuchasz informacji, nie tylko śpiewasz, ale budujesz się. Jesteś spajany jeden z drugim. I dalej. Przez wszystkie, każdy członek Kościoła, tak jak powiedziałem, wszyscy jesteśmy kapłanami. Przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy. My się zasilamy wzajemnie. Ja nie jestem mówcą na mojej grupie domowej. Ja siedzę cicho, inni mówią, Michał mówi dużo, ja mówię też dużo. Każdy mówi dużo, rozumiecie? Każdy ma możliwość, żeby dzielić się i budować jeden drugiego. Budujemy się wzajemnie, mówi Paweł. Tak? Budujemy się, zasilamy się wzajemnie. Na tym polega Kościół. Ja zasilam was, wy zasilacie mnie. To jest Kościół. Kapłaństwo święte. I dalej.
według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. Każdy z nas ma różne zadanie, różne. Buduje, rośnie i buduje siebie samo. Kościół buduje siebie sam w miłości. Siebie sam. Kościół nie jest budowany przez apostoła, przez proroka, przez pasterza, ewangelistę, nauczyciela. Wszyscy nawzajem siebie budujemy. Każdy z nas, jak kapłan, przynosi coś do kościoła. Dlatego właśnie w grupie domowej macie możliwość, żeby budować siebie nawzajem, żeby dzielić się tym, co przeżywacie. Tutaj niestety nie zaprosimy wszystkich na niedzielne nabożeństwo i nie zaprosimy wszystkich do mikrofonu. Nie ma takiej możliwości fizycznej. Ale w grupie domowej możecie to zrobić. Po to jest grupa domowa, żeby budować siebie nawzajem. Tutaj usłyszycie wizję, cel, ale tam się budujemy nawzajem. Będziecie się budowali, kiedy będziemy jedli, kiedy będziemy z tyłu pili kawę. To jest czas Kościoła. Naprawdę to, co tutaj robimy teraz, to nie jest tylko czas Kościoła. Czas Kościoła to jest wtedy, kiedy spotykasz się jeden z drugim, rozmawiasz, modlisz się jeden o drugiego, dzielisz się tym, co Bóg ci dał. To jest Kościół. To są święte rzeczy, na których budujemy ten Kościół. I ja wiem, że to wymaga, pewne rzeczy to są rewolucyjne i wymagają naprawdę zmiany w sposobie myślenia. Dużej zmiany, bo byliśmy przyzwyczajeni. Byliśmy przyzwyczajeni do takiego funkcjonowania od wieków całych. Nie tylko katolicy, protestanci też. Do tego modelu. To się musi zmienić. Dlatego docencie grupy domowe przede wszystkim. Doceńmy grupy domowe. Kochani, można by dużo mówić jeszcze na temat Kościoła, ale chcę, żebyście wiedzieli, to nas konstytuuje jako lokalną wspólnotę. Jeżeli jesteś częścią wspólnoty na pobożnego, dla przykładu, i jesteś tutaj gościem, w miły sposób cię przywitamy. Będziesz miłym gościem dla nas. Ale przyłóż rękę do sztandaru, który tam jest zatknięty. Przyłóż rękę do tamtego sztandaru, do tego, co tamci liderzy wyznaczają, bo oni widzą być może dzisiaj inne rzeczy. Do innych rzeczy Bóg prowadzi tamten Kościół niż nas. Ale jeżeli jesteś tutaj, w tym miejscu i utożsamiasz się z tą rodziną, to zapraszam cię. Przyłóż rękę do sztandaru Pana. Przyłóż rękę. A na SRK będziemy mówili jeszcze więcej, jak to wygląda praktycznie. Dziękuję.